W ubiegłym tygodniu stacja pomiarowa przy Alei Rzeczpospolitej odnotowała najwyższe stężenie pyłu PM10. W powietrzu znajdowało się prawie 500 mikrogramów zanieczyszczeń. To o wiele za dużo. Szkodliwy smog odczuli mieszkańcy Legnicy. Słyszałem o tym i jednocześnie sam to organoleptycznie stwierdziłem, bo widziałem go. Słyszałam, że i Kraków opanował smog, nie krakowski, tylko smog i że u nas też. Legnica nie tylko wyprzedziła Kraków, ale znalazła się w europejskiej czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast. Informacja o niebezpiecznie wysokim stężeniu pojawiła się na stronie Urzędu Miasta i na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na tak fatalną sytuację w naszym mieście złożyło się kilka czynników. Przyczyniła się do tego pogoda, a także sami mieszkańcy. Zdarzają się w dalszym ciągu spalanie odpadów komunalnych, butelek, petów, tworzywa sztuczne, to wszystko się, że tak powiem, nakłada, gumy starych butów, ubrań. Do tak fatalnej sytuacji przyczyniają się także spaliny. W Legnicy zarejestrowanych jest ponad 100 tysięcy pojazdów, które także zanieczyszczają powietrze. Urząd Miasta od kilku miesięcy walczy z unoszącym się w powietrzu smogiem, wprowadzając projekt Kawka. Program zapewnia dofinansowanie na likwidację ogrzewania węglowego i przejścia na ekologiczne źródło ciepła. Po udokumentowaniu tej swojej inwestycji rachunkami, fakturami, korzyściami, jakie wypływają z tej zamiany, może uzyskać nawet 45% dofinansowania do tej inwestycji. To się naprawdę opłaca. Jak na razie do projektu zgłosiło się prawie 200 osób. To dalej niewiele, jak na prawie 100-tysięczne miasto. Likwidacja niskiej emisji, i to w skali całego kraju, wszystkich miast, w skali Europy, wymaga długofalowego działania, bo przyczyny tego zjawiska trwają od przynajmniej rewolucji, od czasów przynajmniej rewolucji przemysłowej, a ta była już ho, 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 dawno temu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zapewnia, że wiatr i deszcz przegonił smog z Legnicy. Jego stężenie nad miastem można obserwować na stronie www.wrocław.wioś.gov.pl. Kiedy stężenie pyłu PM10 jest wysokie, dzieci, alergicy czy osoby chorujące na astmę lub mające problemy z płucami powinny zostać w domu. Duża ilość smogu może powodować trudności z oddychaniem.